kochani, witam Was serdecznie na mojej wyprzedaży. Mamy tutaj cudowności gromadzone przez lata i naprawdę perełki, z którymi trudno było mi się rozstać. Możecie teraz zobaczyć, jak naprawdę wyglądała moja dobrze zorganizowana garderoba, która na co dzień mieści się w moim mieszkaniu, a teraz wygląda właśnie tak. Zajmuje całą salę kolumnową hotelu Belotto. Wszystkie te perełki pokażę Wam dokładnie w tym vlogu. Zobaczcie, jak naprawdę wygląda szafa Macadamia Lugar i jak wyglądała wyprzedaż od kulis. Mam do Ciebie rysunek, wiesz, często Cię rysuję ogólnie. Właśnie na Instagramie mi to pisałaś. Yes. Mój rysunek. Musiałam się wstrzymywać, żeby nie zaglądać przez tę różową folię. Ale to jest rysowanejszy pociąg. No, rysowany pociągu, słuchajcie. Tutaj jest moje małe skarbetko, które ma urodziny i specjalnie dla Martynki. Piękna, malutka kamizelka. Słuchajcie, to jest vintage Dolce & Gabbana przywieziona z Paryża i do tego skarba specjalnie na urodziny. Si? Będziesz nosić? Niech Ci o mnie przypomina, słonko. No. I uśmiechaj się, obiecuj mi, że zawsze jak będziesz nosić, to będziesz się uśmiechać, tak? Jesteś piękny. Wiesz co? No. Piękny, piękny obrazek. Martynka sama narysowała. Mama się śmieje, że ja mieszkam, słuchajcie, z Martyną w domu, bo jestem na wyłączność, jestem wszędzie, więc to jest mega miłe i mega cudowne. Kochani, właśnie trwają ostatnie minuty wyprzedaży i to już niestety koniec na dziś, ale było kolorowo, było fantastycznie. Dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj ze mną byli. No i dziękuję wszystkim Wam, że oglądacie tego vloga. Kolejna wyprzedaż? Nie wiem, kiedy będzie, bo drugi raz zgromadzić taką ilość cudów, oj, będzie ciężko. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, klikać kciuki w górę, jeżeli tak jak ja lubicie kolory i do zobaczenia w kolejnym vlogu.